Przewodniczący, Wysoka Rado, szkoda, że to jest tak, że jeden radny, radny z koalicji mówi, to wszyscy słuchają, a jak mówi skarbnik, część osób wyszło, część osób ze sobą gada, część osób ktoś sobie pokazuje na telefonach, rozmawiamy o czymś bardzo ważnym, najważniejszym w tym roku, a więc finansach naszej gminy i finansach, które pośrednio trafią do 25 tysięcy naszych obywateli. No szkoda, że skarbnik nie mógł zakończyć swojej dyskusji, bo chciałbym powiedzieć, gdzie gmina będzie miała problemy, a państwo i ja jako reprezentanci mieszkańców, gdzie będziemy musieli wracać do niektórych tematów i się nad nimi pochylać. Chociażby ta promocja, o której mówił pan skarbnik, jeżeli w sprawie z 250 tysięcy zostawia się kilkanaście, jak na pytanie pani radnej Anny Wiąz, pan radny Kielan mówi, że gmina może sobie wydrukować 11 tysięcy, jak dobrze zrozumiałem, kalendarzy czy długopisów. Jeżeli zdaniem radnego, który reprezentuje koalicję i składa ten wniosek, takie jest podejście do promocji gminy, no to w pewnym momencie może być to uznane przez niektórych za zatrważające. Być może państwo jako wnioskodawcy tak sobie właśnie tą promocję gminy wyobrażacie. Ale oprócz tego, że pozbawiacie gminy możliwości promowania jej, mówimy tu również o sprawach związanych z promocją strefy ekonomicznej, powstawaniu miejsc pracy, o których przecież tak często państwo mówicie, to również pozbawiacie państwo pieniędzy administrację Urzędu Miejskiego w Nowogardzie i ściągacie pieniądze z tak zwanych usług pozostałych. No i teraz na przykład zepsuje nam się samochód w drodze do Hajdy czy Skońszcza, będzie go oddać do serwisu do naprawy. Trzeba będzie oddać go do serwisu i przyjdzie faktura za chwilę. I tą fakturę trzeba będzie zapłacić, bo samochód jest w serwisie. Skąd? Nie wiem. Zepsuje się kserokopiarka, trzeba będzie wezwać serwis. Okaże się, że nie można, bo jest zakup usług pozostałych ograniczony i nie ma możliwości zapłaty faktury. Trzeba będzie zrobić głupią, prostą legalizację gaśnic z budynku Urzędu Miejskiego, bezpieczeństwo i higiena pracy. Nie ma z czego pokryć faktury. Mamy BHP-owca na zlecenie. To są usługi tak zwane pozostałe, bo nie jest naszym pracownikiem. Świadczy nam usługi. Przyniesie fakturę miesięczną. Skarbnik nie będzie mógł jej przyjąć. Zepsuje się komputer. W sensie takim, że nasi informatycy będą, ich kompetencje będą za małe, żeby dokonać naprawy fizycznej tego komputera. Trzeba będzie oddać go do serwisu. To jest tak zwana usługa pozostała. Nie ma na to pieniędzy. Już nie mówiąc o tym, że trzeba drobne remonty w urzędzie wykonać. Nie wiem, remonty drzwi, klamek, różnych innych rzeczy. To są, szanowni państwo, zakupy usług pozostałych. I chcę państwu powiedzieć, że formułując taki wniosek, pozbawiacie możliwości funkcjonowania samego Urzędu Miejskiego. Być może chcieliście tym zrobić na złość, bo te złośliwości przecież się pojawiają. Dzisiejsza uchwała, uzasadnienie, absolutorium, budżety, no to przecież wiadomo, skarbnik powiedział to bardzo wyraźnie, do czego prowadzą te państwa wnioski. Oczywiście wszyscy macie państwo do tego prawo i ja respektuję to prawo, ale też musicie wiedzieć, jakie są tego konsekwencje. I tak jak skarbnik to powiedział delikatnie, to ja to powiem tak wyraźnie. No, rzuciliście granat do tego budżetu, no i to wszystko się tak rozprysło. To, co powiedział Marcin Wolny, radny, jesteśmy gminą Nowogard, wybrani przez mieszkańców gminy Nowogard, milion gdzieś tam w kierunku powiatu i oby powiat dołożył do wszystkich inwestycji. Chciałbym się zapytać, ile dołoży do ulicy Żeromskiego, skoro mi tam ponad 300 przeznaczamy, czy powiat też zaplanował 300 tysięcy, a nie widziałem. No być może w najbliższym czasie się o tym dowiemy. Szanowni państwo, samochód dla Państwowej Straży Pożarnej, bo ta straż jest państwowa, jak powiatowa, jest finansowana przez ministerstwo odpowiednie, które ma oprócz straży również policję, wojsko i tak dalej. Pieniądz ogólny idzie z budżetu państwa z góry na dół. My nie mamy na własne straże. Patrzę na państwa radnych z terenu wiejskiego. Straż w Orzechowie, straż w Wyszomierzu ostatnio prosiła o remont.
straż w osobie, w błotnie, to my na własne straże nie dajemy, a dajemy pieniądze na straże państwowe? Tak już nie chcecie dać na nasze gminne straże pożarne, przecież ja nie wiem, co duchowi na to, jak zareagują na to, co w ogóle na to Polskie Stronnictwo Ludowe, skoro tam zabiegało cały czas te ochotnicze straże pożarne. Ale jak nie chcecie dać na ochotnicze straże pożarne, to może warto zostawić te pieniądze w nierobowym. Może w naszym szpitalu, może w naszej bibliotece, może w naszym domu kultury, w naszym ośrodku pomocy społecznej, czy w naszym zarządzie komunalnym. Dlaczego my nasze pieniądze mamy oddawać do ministerstwa? Przecież tam jest na to linia finansowana, są tam jacyś ludzie w tym ministerstwie, biorą odpowiednie apanaże i mają w obowiązku się tymi sprawami zająć. I uważam, że my jako samorządowcy wybrani przez mieszkańców powinniśmy te nasze pieniądze, które pochodzą z naszych podatków lokalnych, inwestować w nasze miejskie i gminne struktury. Oczywiście można powiedzieć, że Państwowa Straż Pożarna służy każdemu. Zapewnia bezpieczeństwo również naszym mieszkańcom. Ale jeżeli jest linia finansowa z ministerstwa przy udziale powiatu, to może tak to zostaw na nasze pieniądze, przełóżmy na te nasze OSP niedofinansowane, na ten nasz szpital, na tą naszą bibliotekę, dom kultury, czy inne jednostki. Mówi się tutaj o tym o dożynkach, że 50 tysięcy na dożynki to dużo, a mistrzostwa techniki samochodowej 20 tysięcy. Ja już nie chcę powiedzieć, kto jest pomysłodawcą i realizatorem tego, bo jak się zobaczy zdjęcie, kto stał na scenie, to myśli same na siebie przychodzą, ale porównajmy to. No w dożynkach gminnych nawet nie kosztują 50 tysięcy, bierze udział 1000 osób w naszej gminnej imprezie. 50 tysięcy na 1000 na osobę ile to chodzi? 50 zł, prawda? Mistrzostwa techniki szkół samochodowych, nie licząc szkół, które wzięły udział, ale naszych mieszkańców, którzy przyszło, to na rozdanie może ze 3 osoby przyszły zrobić zdjęcia i na zespół Disco Polo przyszło kilkanaście osób, gdzie też ich rozgonił i mówili, że kiepską imprezę. Za przeproszeniem. Przepraszam, ma pan błędne informacje. Było około 1000 osób na tej imprezie Disco Polo na Domenie. No właśnie, może warto by było pokazać następny roku, jak to było. Więc to też porównajmy, no, ilość osób, czy to poprzez uczestników, mamy ile sołectw, ile sołtysów, ile mieszkańców wsi, dla kogo my to robimy, kto jest głównym aktorem, tam bo to chodzi o rolników, przecież o sołtysów, a tutaj jest 8 drużyn, tak na dobrą sprawę. No ale to już państwa sprawa. Ja trochę ubolewam nad słowami pana radnego Michała Wiatra, który tak mocno krytycznie się odniósł do tych poprzednich koalicji. No, każdy ma do tego prawo, ja to rozumiem, panie Michale. Ja przypomnę, że w zeszłej koalicji w Radku pan powiedział, że burmistrz i rada miejska to była koalicja PSL-SLD i w tej Radzie Miejskiej był właśnie pan Michał Kuczarski, pan Rafał Paśko, pan Stanisław Stanio, który pan tak kieruje takie słowa, że ta współpraca była zła, że był pan oddalany i tak dalej, i tak dalej. No i przez pana. No tak, ja byłem tylko tym złym. Natomiast w końcu słowo z trudno pana usłyszałem. Ja, panie przewodniczący, nie będę się odnosił do uwag zgryźliwych, obraźliwości i do prowokacji. No nie da się sprowokować, natomiast świadczy to o kulturze osobistej osób i wychowaniu domowym osób. I znowu nie powinno się panią które te osoby nie wynoszą. Ktoś tam powiedział, że te inwestycje służą mieszkańcom, nie służą radnym. I że to nie przecież radnych są robione. To ja bym chciał się zapytać, do czyjego domu jest prowadzona kanalizacja na Wojska Polskiego? Kto mieszka przy ulicy Świerkowej i kto ma działki i dom w Czerwienicy przy tej drodze, którą trzeba przestawić, bo komuś to przeszkadza? Przestańmy, szanowni państwo, układać to wszystko w taki obraz, że my to robimy dla mieszkańców, a potem się okazuje i mieszkańcy nam o tym odpowiadają, że jedna, druga czy trzecia inwestycja jest robiona na określonym miejscu. Oczywiście wzbudza to burzę i ma prawo to wzbudzać burzę. Ja to mówię z całym szacunkiem do państwa, nie mówię tego złośliwie, tak jak powiedziałem, szanuję możliwość państwa decydowania.
Uważam, że szkodę państwo robicie gminie Nowogard, zabierając pieniądze z Placu Wolności i ze ścieżki wokół Iża. Plac Wolności zaczęliśmy robić w zeszłym roku przy bardzo aktywnym udziale wówczas radnego wspólnego Nowogardu pana Rafała Szpilkowskiego, zresztą też projektanta, który właśnie on wpadł na pomysł, żeby zrobić koncepcję, konkurs na koncepcję Placu Wolności. I my wówczas tak i zrobiliśmy. Zaprosiliśmy studentów, profesorów, różne osoby, biura architektoniczne, które zajmują się projektowaniem. Projektowaniem również miast. Nie mają doświadczenie projektowania miast polskich, ale nie tylko polskich. Oni przystąpili do konkursu, powstał projekt. My wydaliśmy na to pieniądze. Pieniądze z budżetu gminy, pieniądze naszych mieszkańców. Nie wiem, panie Adamie, do którego roku jest ta koncepcja ważna, ale to już jest finisz praktycznie. I za chwilę te pieniądze i ten cały projekt trzeba będzie wyrzucić do kosza. I jak ktoś mówi, że to jest układanie płytek, to ja układanie płytek, to ja bym w ogóle do państwa nie przychodził, bo to bym zrobił bieżący wydatek. Ale tam jest instalacja wodna, tam jest instalacja kanalizacyjna, sanitarna, tam jest kanalizacja do przełożenia, kanalizacja deszczowa. Nie ta z Czarneckiego, bo ta z Czarneckiego ma być właśnie usunięta i przełożona zgodnie z projektem technicznym między budynkami, biblioteką a domem kultury. Ma być zmiana miejsca tej kanalizacji. Tylko wystarczy popatrzeć w projekt, popatrzeć w dokumentację lub ewentualnie też przyjść i porozmawiać, my naprawdę udzielimy tej informacji. I jak dopiero potem przełożymy te wszystkie media, bo damy sobie również do przełożenia elektryka i kawałek gazu, to dopiero można myśleć o czymś na wierzchu. Ale nie wierzch jest intencją. Dzisiaj ktoś mówił, że się lampy palą w dzień, a nie w nocy. A dlaczego się lampy palą w dzień? Bo pada nam sieć energetyczna w gminie Nowogard, bo jest niedofinansowana. A dlaczego się palą lampy w dzień? No dlatego, żeby dokonać remontu i pan Tadeusz Wiedesz, który jest kierownikiem, jak robi zgłoszenie, przyjeżdża firma, robi remont, to musi zapalić całą linię, żeby zobaczyć, co nie działa, jak nie działa i to usunąć. Więc dlatego, jeżeli państwo czytacie w gazetach, bo wam sąsiedzi mówią, że się w dzień palą światło, jest to niegospodarność, to nie jest to niegospodarność, to znaczy, że jest awaria. Widzicie, jak często się to powtarza, ile zgłoszeń mamy na sesjach w gazetach od mieszkańców, tyle mamy awarii. A wy co robicie? Ściągacie pieniądze z oświetlenia. Zamiast położyć jeszcze pieniądze, żebyśmy mieli właśnie na to, no, 2016 rok, już nie chcę przypominać tego, panie radny, kiedy ja nie miałem prawa podpisać umowa z Eneą na bieżącą konserwację, bo wyjęliście chyba 100 czy tam 200 tysięcy i nie można było spiąć roku. I to są te problemy, które trzeba rozwiązać w Placu Wolności. To są problemy mediów i infrastruktury. A nawierzchnia, jaka kostka, jaki kolor, w którą sztancie ułożone, to jak państwo mówią, bez znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby zacząć te media tam realizować. Jestem bardzo zdziwiony, bo pan Rafał Paśko jest reprezentantem tego okręgu wyborczego, zdaje się przecież. I się podpisuje pod takim wnioskiem. Przykre to jest dla mnie, no, ale tak jak mówię, szanuję to i państwo do tego macie prawo. Ścieżka rowerowa. 3,5 tysiąca ludzi przyszło do nas. Do państwa i do mnie, bo ten wniosek trafił do was, powiedziało, że chce ścieżkę. W historii gminy nie było takiego poruszenia społecznego. Tyle ludzi się nie wypowiedziało za jakąś inicjatywą. Mamy te wnioski. 100 wniosków wpłynęło na tę sprawę. 200 osób chce mieć gdzieś tam wodę. 150 kanalizację. Walczycie jak lwy o wodę dla... Walczymy jak lwy o wodę dla pani Staszkowa, jednej jej rodziny. A jak przychodzi 3,5 tysiąca mieszkańców, to im mówimy, że nie. Ja rozumiem, że ta rezerwa to jest zrobiona na tyle, żeby zatknięcie tych pieniędzy i pokazanie, że mamy tu rezerwę 300 tysięcy z tego konkursu. Ale panie Michale, pan jest w tych środkach unijnych, popracuje pan w gminie Nowogard. Pan doskonale o tym wie, że jeżeli w założeniach konkursu jest, że wniosek formalny musi mieć spełnić takie wymogi, a nie spełnia, to jest odrzucane z przyczyn formalnych. Nie wierzymy, patrz Schetynówka 2016.
dwa zapisy wystarczyły, żeby całą ulicę Zieloną po spółdzielni mieszkaniowej Gardło poprzez przystań Kamele aż do Oskary Urząd Wojewódzki wyrzucił. Z przyczyn formalnych. I co daje rozmowa z wojewodą, czy jakieś pisanie tam pisma? Usunięte, do widzenia. Nie ma etapu możliwości odwołania się. Więc jeżeli my na dzisiaj wiemy, pan kierownik to potwierdza, że w tym konkursie zostaniemy odrzuceni z przyczyn formalnych, napiszemy wniosek. Będziemy odrzuceni, dzisiaj już to wiemy, bo tam są zapisy. A pewnie państwo mówicie, albo burmistrz nie będzie zasłony, żeby pozyskiwał środki finansowe. Pewnie taka retoryka będzie. Ale nie mówię o tym po to, żeby bronić swojego wydziału, tylko mówię o tym, że skoro wiemy o tym na etapie konstruowania budżetu, czy uchwalania budżetu, przepraszam, że nie będziemy mogli pozyskać środków zewnętrznych z tego źródła finansowania na to zadanie, no to nie wpisujmy takich nieracjonalnych zapisów i wróćmy te pieniądze na tą ścieżkę rowerową. Jest to pierwsze. Panie Rady, mówił Pan, że burmistrz nie będzie już radnym na mogłającą kadencję. Albo do radni, bo to radni decydują, jakie inwestycje mają być. Tak, Pan to powiedział, że po co to rozkładać na raty. I przecież Pan, Panie Burmistrzu, będzie tylko do 18 roku, potem kto będzie po Panu to kontynuował? To Pana słowa. Już nie odnoszę się do Pana złośliwości w tym zakresie. Ale chcę Panu powiedzieć, że to Rada Miejska uchwala budżet i nie burmistrz. I chodzi o to, żeby właśnie Rada Miejska kontynuowała tą pracę, którą wspólnie zaplanowaliśmy. A przypomnijmy, że wydaliśmy przecież na projekt tej ścieżki pieniądze. I co? Wsadzimy znowu do szuflady i kolejne pieniądze mieszkańców, obywateli naszych pójdą w błoto. Chciałem Państwu powiedzieć, że jestem trochę zdziwiony brakiem konsekwencji Rady Miejskiej. Bo jeżeli zakładamy sobie, że my przystępujemy do realizacji jakiegokolwiek zadania, rozpoczynamy je, to ja mam nadzieję, że nie po to, żeby zrobić pierwszy etap i zakończyć to i powiedzieć, jakby co, to już coś tam rozgrzebaliśmy, tylko żeby konsekwentnie to zrobić, a etapy są po to, że wykonujemy inwestycje etapowo, bo nie stać nas na wykonanie jednorazowo. I przerywacie Państwo dwie inwestycje. Pierwszą inwestycję, którą rozpoczął burmistrz Kazimierz Zięba z Polskiego Stronnictwa Ludowego na wniosek komitetu budowy dróg dojazdowych i odwodnienia garaży, w którym jest pan Stanisław Saniuk, wasz radny, były przewodniczący rady, który walczył o te garaże i zostały dwa etapy. Zostały dwa etapy, a wy wykreślacie stamtąd 150 tysięcy, co już nie trzeba? No nie wiem, jaki jest powód. Szliśmy rok w rok z tymi garażami. Druga sprawa, murek dookoła jeziora, zrobiony z dwóch stron. Od strony przystani i od strony Neptuna. Został ostatni etap, kładka, która się sypie, dziury w murku, dziury w deskach. Z panem Tadeuszem Fejdaszem nie nadążamy tam firmy wysyłać, żeby czy Jarka Kołowskiego ze skazanymi, żeby tam jedną czy dwie deski dodatkowo dołożył. Bo się murek sypie. Wystarczy ostatni etap zamknąć, będziemy mieli całą inwestycję z głowy. Wyrzucacie. Nie ma konsekwencji w Państwa zadaniu. A szkoda. Taka moja smutna ocena tych propozycji budżetowych. Oczywiście mówię to z szacunku do wszystkich radnych, bo nie moim zamiarem jest kogokolwiek obrazić, urazić, dotknąć. W swojej pracy zawsze staram się pracować dla mieszkańców, dla obywateli, pamiętając, że to oni mnie tutaj na to stanowisko desygnowali. Oczywiście wola jest po Państwa stronie uchwalenia budżetu, no i Państwo ponosicie za to odpowiedzialność, za te zadania, które wyrzucacie i za te zadania, które wkładacie. Moje zdanie też nie jest po to, żeby wywołać jakąś dyskusję, bo to nie o to chodzi. Każdy na tej sali ma ugruntowane zdanie, ma ugruntowane stanowisko i, że tak powiem, głosowanie w mojej ocenie jest przesądzone. Ale pozwólcie Państwo, że pozwoliłem sobie na kilka słów własnych refleksji, jednocześnie zaznaczając, że nie chciałem nikogo urazić, ani z nikim dalej polemizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I daliście mi.